Siemaneczko, z tej strony Arwin, Fangirl. Posłuchajcie, dzisiaj mam dla was Nike Phantom Fire, a przy okazji akcję ergolową Podaj Dalej. Akcja Podaj Dalej polega na tym, że każdy z nas ma w domu coś piłkarskiego, czego już nie używa, a co jest jeszcze w całkiem dobrym stanie. Więc bierzemy taką rzecz i albo oddajemy ją komuś, kto tego potrzebuje, robimy sobie wspólną fotę, wrzucamy hashtag Podaj Dalej na Instagrama po to, żeby innych tym zarazić, albo wpadacie do Ergola, w którym znajdują się takie oto skrzynki. W każdym stacjonarnym sklepie Ergola znajduje się taka skrzynka i do końca miesiąca tak będzie. I wrzucacie do tej skrzynki. Następnie Ergol przekazuje te skrzynki do potrzebujących. I teraz na koniec tej akcji każdy z nas nominuje 3 osoby, które powinny wziąć w tym udział. Ja się dołączam do mikołajowych nominacji, więc ja sam siebie nominuję, żeby wypełnić taką skrzynkę i pokażę wam ją na koniec filmu. Dodatkowo food break i oczywiście Justek. Tak jak narzekałem do tej pory, że wszyscy na boisku biegają w niebieskich butach, tak teraz takiej sytuacji nie będzie. Jak wiecie, Nike ma swoich sponsorowanych zawodników, którzy noszą ich buty, ich promodele, ale w tym przypadku tę kolorystykę, bo zmienia się tylko kolorystyka, dostaną tylko zawodnicy, którzy są najlepsi w swoich ligach. I tak, dobrze się domyślacie, Robert Lewandowski będzie grał w Phantom Fire. Więc zacznijmy, słuchajcie, od przyjrzenia się tym butom. Mamy wersję Phantom Vision, która jest grafitowa, to nie jest czerń, to jest grafit z takim wyblakłym pomarańczowym kolorkiem. Bardzo przyjemny ten but jest jak zwykle w dotyku, ale dzisiaj miałem nie mówić o technologii, tylko o kolorach, więc skupię się na tym. Słuchajcie, mamy czerń w środku, skarpetka jest w środku czarna, w ogóle pokażę wam to z bliska. Tak to wygląda. Tę teksturę buta w ogóle w tych butach widać z daleka. Jestem przekonany, że na filmie też to widzicie. Nawet ta skarpetka w tej chwili jest widoczna, jak bardzo ona jest taka porowata, to nie jest gładkie. To wszystko powinno wpływać na fajną styczność z butem, z piłką, przepraszam bardzo. Mamy tutaj napis Just Do It zaraz nad podeszwą z tyłu i również z drugiej strony na wysokości pięty mamy napisane Just Do It. Jest dodatkowo tutaj napisane Ghost zaraz na tym języku. To oczywiście z tego względu, że jest ghost lacing. Co to znaczy ghost lacing? Przypominam, to znaczy, że pod językiem znajdują się sznurówki, bo lacing oznacza sznurówki. Tak wygląda Phantom Vision, który, muszę przyznać, zaczyna, mówi się po angielsku, it starts to grow on me, czyli zaczynam się przyzwyczajać do tego buta. Poprzednie kolorystyki, pierwsze kolorystyki mi się niespecjalnie podobały, 2 ostatnie mi się podobały, to jest 3, która mi się podoba z rzędu. Idą w dobrą stronę. A teraz but, który cały czas jest dla mnie kontrowersyjny, czyli Phantom Venom. Słuchajcie, mamy Phantom Venom w kolorze, uwaga, uwaga, według mnie wyblakła pomarańcza i łososiowy. Nie wiem, jak wy nazywacie ten kolor, ale ja bym go tak nazwał. Pokażę wam to z bliska, jak to wygląda. Zobaczcie, przyjrzyjmy się temu z bliska, zobaczcie. Mamy to coś, ten kontrowersyjny element. To jest to zakrycie sznurówek, które po chwili jest, no urywa się i pokazuje sznurówki. Dzięki temu podobno ten but powinien lepiej trzymać stopę. Ja nie jestem do końca przekonany cały czas. Mamy tutaj ten szlaczek, który jest zaczerpnięty z kija golfowego po to, żebyśmy mieli bardziej precyzyjne uderzenia, kopnięcia wewnętrzną częścią stopy. Niższa półka w sklepie jest na niższej półce. Czym się różnią od siebie buty z niższej półki od tych z wyższej? Sprawdźmy. Jak możecie zauważyć na pierwszy rzut oka, buty po lewej stronie mają bardziej, mają wklęsłe ten szlaczek tutaj, on jest wklęsły. Ten szlaczek tutaj jest wypukły. Z czego to wynika? Prawdopodobnie z tego, że wypukły łatwiej się produkuje, a wiadomo, no w niższych wersjach trzeba iść na kompromisy. Dodatkowo nie mamy tutaj tego całego kija golfowego, mamy po prostu takie paski, które są wypustkami. Za to ten but, kiedy go trzymam i go ściskam, daje znacznie bardziej takie twarde wrażenie, czyli że jest
no troszkę solidniejszy. Z czego to wynika? Parę razy wam to już tłumaczyłem, pokażę wam to też na przykładzie niższej półki Phantom Vision. Tutaj również zobaczycie, że na wierzchu nie mamy takiej porowatej aż na wierzchni jak tutaj, zobaczcie. Nie ma gwiazdek, jest płasko, jest gładko, jest plaster miodu, ale bardzo, bardzo lekko wyczuwalny. Za to but wydaje się być bardzo solidny. I z czego to wynika, jeszcze raz powiem? No właśnie z tego, że kiedy robimy kompromisy, idziemy przeważnie w kierunku czegoś, co już jest znane, co jest łatwiejsze do wyprodukowania, ale też coś, co wiemy, że wytrzyma. I dlatego czasami warto zerknąć na niższą półkę, bo może się okazać, że kupicie buty, które będą z wami po prostu dłużej. Jeżeli nie jesteście zawodowcami, powinno to mieć dla was znaczenie. Ale jeżeli bardzo chcecie kupić najwyższy model, to w tej chwili jeszcze cały czas trwa urodzinowa wyprzedaż, 50%. Zerknijcie w opis, tam jest link. A teraz chodźcie, zobaczymy, czym uzupełnię swoją skrzynkę na Podaj Dalej. No to jestem już w domu i wybrałem rzeczy do oddania. Słuchajcie, na początek oczywiście piłka, bo piłka się zawsze przyda. Oryginalna Nike'owa ordemówka. Do tego dorzucam Adidas Ace 16.1 w bardzo fajnym stanie, praktycznie niegrane, fajna kolorystyka do sztucznej murawy, do tego X 15.1 poprzednia edycja, też bardzo fajnie zachowane, praktycznie niedotknięte i buty testowe, biegowe, jakie miałem, Reebok Cushion One, jedne z najwygodniejszych buty na długie dystanse, szczególnie dla cięższych osób, bardzo fajnie zachowane. No cóż, mam nadzieję, że wam się to spodoba, że osoby, które je dostają, będą miały z tego fajny pożytek. Także dziękuję Ergolowi za tę motywację do akcji Podaj Dalej. Ode mnie to tyle, do zobaczenia w kolejnych filmach, pamiętajcie, łapki w górę, do zobaczenia.